Witam, dzień dobry, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Kamil Cebulski z tej strony. Jesteśmy z Mariuszem po drugiej stronie. Cześć, Mariuszu. Cześć, miło. Czy już dzisiaj grałeś w jakąś grę? No niestety tak, grałem, ale w swoją. W swoją, czyli testujesz, a nie oddajesz się przyjemnościom. Tak, niestety tak właśnie. To wyglądało, że to już przestało być trochę przyjemnością, kiedy grasz tą samą grę kolejny raz i wiesz, kiedy już myślisz, że wszystko jest ok, to jednak coś tam ciągle znajdujesz, co trzeba poprawić jeszcze. No właśnie, bo rozmawiamy z Mariuszem, który co, jest artystą, jest muzykiem, jest trochę geekiem komputerowym i postanowiłeś stworzyć swoje własne gry, no i no, które się tak troszeczkę no, sukcesem gdzieś tam odniosły, bo co czytam, to jakaś najlepsza gra roku, najlepsza sztuka, czyli grafika najlepsza, najlepszy dźwięk, najlepszy design i tak dalej, wszystko to najlepsze, trochę nagród twoje pierwsze gry zdobyły. I co? Zamieniłeś się z takiego geeka w przedsiębiorcę dosyć poważnego, produkującego gry. Czy to nie zniszczyło całej tej pasji, tej zabawy, jaką czerpałeś z gier? No tak, trochę tak jest. Z jednej strony, wiesz, starasz się dążyć do tego, żeby te gry były jak najfajniejsze, dotarły do jak największej ilości ludzi. A z drugiej strony, no wiesz, problemem jest to, że gdzieś tam tracisz w pewnym momencie to, od czego tak naprawdę zaczynałeś. Czyli chodziło o to właśnie o tą zabawę, o to, żeby coś zrobić, poeksperymentować. A nagle w pewnym momencie właśnie też się budzę z tym, że mam już firmę, która jest na rynku. W ogóle, wiesz, jest to dosyć duże i to teraz, nie? Także wiesz, z jednej strony fajnie, bo idziesz do przodu i rozwijasz się, a z drugiej strony gdzieś tam jakby, zwłaszcza jeżeli się czujesz takim w miarę bardziej artystą i osobą kreatywną, to gdzieś jakby tutaj ta sytuacja z kolei ucieka, nie? I tutaj należy to wszystko razem pogodzić niestety. No niestety, no to powiedz trochę, skąd to się wzięło? Czemu jako, nie wiem, chodziłeś do przedszkola, no to pewnie nie marzyłeś, żeby zostać urzędnikiem, tak? Więc kiedy się pojawiły w ogóle jakieś takie pomysły na życie? Wiesz co, pomysły na życie, no to wiesz, wiadomo, jak to jest z pomysłami. Często jest tak, że jakby nie wynikają z tego, co robimy, a w danym momencie dopiero pojawiają się po pewnym czasie i nagle okazują się wypadkową paru innych rzeczy, które w życiu zrobiliśmy. U mnie było dokładnie tak samo, no gdzieś tam jako dzieciak, wiesz, tak naprawdę lubiłem grać w gry. Chodziłem do różnych salonów gier i tak dalej. Ja pochodzę z Poznania, więc tam przy targach poznańskich jakby zawsze były salony gier. Gdzieś tam potem przy mojej ulicy niedaleko otworzyli, tam spędzałem tam całe dnie, w ogóle wiesz, jakby jako dzieciak, nie wiem, przepuszczałem całe swoje kieszonkowe. Tak, gry typu Zaxxon na przykład, tak. Czy coś takiego, to były moje faworyty totalne, nie? I no gdzieś to oczywiście to nie było tak, że ja związałem wtedy z tym jakąkolwiek przyszłość, no bo gdzieś to była po prostu zabawa, no ale potem będąc w liceum, moi koledzy mieli właśnie Ataryny, no to więc jakby chodziłem do nich grać, udawało mi się tam, wiesz, jakby coś zrobić, coś zaczynałem pisać w Bejliku, ale oczywiście jakby problemem było to, że wiesz, mogli tam wszyscy mówili, a tam te gry, te jakieś komputery, to wszystko raczkowało tak naprawdę w ogóle. Nawet nie przyszło mi do głowy nawet, że mogłem kiedyś robić gry, o tak, to jako, nie myślałem o tym. Kiedy kończyłem liceum, 18-letni chłopak mówi, nie, to tylko sobie grałeś, nie, w ogóle nie myślałeś, nie wywróżyłeś sobie takiej kariery. No nie, absolutnie. Mówię, ja poszedłem na architekturę tak naprawdę, bo gdzieś tam wiązałem to, co jakby umiałem robić i chciałem robić, to było, wiesz, rysowanie, kreacja, tworzenie, no akurat architektura wydawała mi się takim super połączeniem wszystkich sztuk, które ja teraz znałem, malarstwa, rysunku, jakieś rzeźby, przestrzeni, organizowania przestrzeni i to mnie kręciło gdzieś. Oczywiście, no potem gdzieś zacząłem pracować, wiesz, w agencjach reklamowych, robiąc, jakby realizując się dalej jakby w tej sztuce graficznej, o tak. W międzyczasie całe życie też byłem muzykiem, to też jakby to jest dosyć dziwne, wiem, ale starałem się właśnie tutaj jakby rozwijać w dwóch regionach, ale one nigdy się tak naprawdę prawie nie pokrywały, no oprócz momentu, kiedy projektowałem sobie okładki płyt, albo dla innych znajomych robiłem okładki płyt. To był jedyny moment przecięcia tak naprawdę, gdzie następowało przecięcie grafik designu z muzyką.
aż do pewnego momentu, gdzie wiesz, jak zacząłem iPhony, pojawiły się iPhony na rynku i tak dalej, nagle przyszło mi do głowy, a może by tak trochę tam poprogramować. I tam zawsze mnie interesowała ta sztuka też interaktywna. Więc pomyślałem, że czemu by nie spróbować. Zacząłem się uczyć tego C-Objective, który tam występuje, jest w użyciu na iPhone'ach i na urządzeniach Apple'a. I gdzieś to mnie zawiodło do tego, że nagle pewnego dnia wstałem, pomyślałem, a gdyby tak zrobić grę, nie wiem, może właśnie gra to jest to, co łączy tak naprawdę lepiej niż architektura, te wszystkie sztuki i te wszystkie działania. Łączy muzykę, łączy graphic design, łączy programowanie, czyli to wszystko, czym tak naprawdę po trochu się zajmowałem, ale w każdej odrębnej dziedzinie. No i tak jak pomyślałem, tak zrobiłem pewnego dnia, wstałem, zacząłem najpierw w sypialni robić tą pierwszą grę Steampunkera i 2,5 roku chyba później ją skończyłem i udało się dostać jakieś właśnie nagrody i gdzieś to mnie skierowało na drogę jakby takiego bardziej zawodowego już robienia gier. No ale wiesz, no, czyli co, tak sobie postanowiłeś, zrobię sobie grę, bo co, bo się nudzę, bo jak, czy wiązałeś już w ogóle z tym od razu jakieś takie plany podboju wszechświata tego rynku, czy to była jakaś taka bardziej zabawa po godzinach robiona? Jakie miałeś wtedy plany? Nie to, Na co początku, teraz wyszło. wiemy, na początku to było tak, że chciałem po prostu zrobić grę. To było tak, wiesz, wiele rzeczy, które jakby zaczynasz robić w życiu, robisz dlatego, że chcesz je zrobić i potem one się okazuje nagle, że w nich ktoś jest lub nie. No tak. Kiedy zacząłem, wiesz, grać na gitarze, to też było tak, że wiesz, nie wiązałem tego, nie chciałem być gwiazdą rocka i tak dalej. Chciałem po prostu, wiesz, robić muzykę tak naprawdę. Tak samo w graphic designu, chciałem po prostu rysować, robić rzeczy, kreować je, a niekoniecznie jakby zastanawiać się nad tym, gdzie, w jakiej kategorii ja znajdę pracę. Tak naprawdę znalazłem pracę przez przypadek w agencji reklamowej i był to zupełny przypadek. I tak samo było z tą grą. No, gdzieś tam jakby na początku zacząłem, po prostu pomyślałem sobie, że fajnie by było coś takiego zrobić, to by było wyzwanie. Może spróbuję, zobaczę, czy w ogóle dam radę, czy to jest możliwe, czy to jest w moim zasięgu, czy to w ogóle ma sens, nie wiem, czy jestem w stanie coś takiego zrobić. No i tak zacząłem to grzebać, powoli robiąc to, jakby wchodziłem w to coraz głębiej, nagle się okazało, że wiesz, no dobra, jakoś tą grę już tutaj jestem w stanie ogarnąć, jestem w stanie ogarnąć grafikę, jestem w stanie ogarnąć muzykę, to programowanie nawet jakoś tam, kurczę, no wiesz, jakby udało się jakoś dociągnąć na dalszy etap i nagle się okazało, że wiesz, jakby wchodzę w ten cały świat jakiegoś tutaj nagle gamingu tutaj polskiego, że nagle pojechałem na Digital Dragons do Krakowa, moja pierwsza chyba impreza growa w ogóle w życiu, chyba w 2015 albo 2014, już teraz nie pamiętam, chyba w 2014 pojechałem na pierwszy Digital Dragon i nagle okazało się, że takich ludzi, którzy robią grę, jest mnóstwo. I ja o tym nie wiedziałem. Siedziałem już gdzieś w pokoju, robiłem to po godzinach i robiłem tak naprawdę coś, co mi się podobało. Potem pojmuję, no wreszcie doprowadziłem do takiego momentu, że to jakoś tam wygląda. Pojechałem na te Digital Dragons i się prawie załamałem. Kurczę, to jest mnóstwo ludzi, którzy robią fantastyczne gry, a ja tutaj jestem w ogóle jakimś totalnym amatorem, jak się okazuje. No ale moją gdzieś tam zaletą było to, że robiłem te gry sam, więc jakby to przykuło uwagę paru osób i jakoś to tam dalej poszło. Zacząłem wysyłać te gry właśnie na różne konkursy. Niektórych konkursach się podobało, na niektórych nie wiadomo jak to jest, ale udało mi się zdobyć parę nagród i nagle się okazało, że wiesz, no jakby no z tego takiej fascynacji, z czegoś, co chciałem sobie zrobić, żeby siebie sprawdzić, udało mi się zrobić tak naprawdę coś konkretnego. Coś, czym mogę się Ale pochwalić poczekaj, i mieć bo poczucie powiedziałeś tak, swojego. że ta pierwsza gra 2,5 roku ci zajęło doprowadzenie jej do jako takiego działania, tak? No to umówmy się, 2,5-letni projekt, to się tak nie robi, tak? A sobie zobaczę, co to jest. 2,5 lata będę, 2,5 roku będę No nie, nie, sobie wiadomo, grobił po to nie było godzinach. tak, że 2,5 roku siedziałem i wiesz, nie, tak sobie myślałem, że to jest taki projekt. No wiadomo, że okazało się gdzieś tam już po roku, kiedy miałem już demo, właśnie pojechałem na Digital Dragons już takim demem, tak naprawdę zrobionym pierwszym levelem gry, a nie całą grą. I nagle tam się okazało, że o, coś z tego może być, nie? Że to jest, kurczę, coś, co możemy zaprowadzić w zupełnie inną stronę. Poznaję nowy świat, nowych ludzi, nowe otoczenie. Może to być całkiem fajne, nie? I to nie tak, bo 2,5 roku mi zajęło powiedzmy skończenie tej gry do takiego momentu, że mogłem ją wydać i mogła się ukazać na różnych urządzeniach, ale tak naprawdę wcześniej już zrozumiałem, że coś w tym jest fajnego, nie? A nie miałeś takich momentów, gdzie wiesz, no, co jakiś czas mamy takie momenty, gdzie chcielibyśmy popełnić samobójstwo, bo akurat mamy jakieś takie trudne dni. Czy w tych takich smutnych momentach nie myślałeś, cholera, mogłem sobie grę typu szachy zrobić, byłaby szybciej? No, myślałem, oczywiście. No to wiesz, to było tak, że wrąbałem się w tą grę tak naprawdę na
konkretnie i w ogóle nie, tak naprawdę nie wiedziałem, wiesz, za bardzo co się pakuje do momentu, kiedy tej gry nie zacząłem na poważnie robić. No i to nie było wcale takie proste. Były momenty załamania, tak takie, zaskoczyło? Że zastanawiasz się. Mariuszu, co cię zaskoczyło? No bo ty sobie, okej, robię tą grę, siadasz, zaczynasz rysować jakieś koncepcje i wtedy miałeś jakieś wyobrażenia o tej branży. A co cię zaskoczyło w miarę rozwoju wypadków? To może nawet nie branży, tylko jakby o sposobie robienia gier, bo wydawało mi się, że to jest tak, robisz jakąś tam grafikę, robisz jakąś tam interakcję i robisz muzykę, nie? I nagle okazało się, że tutaj jest miliardy, ale te główne trzy podstawowe, powiedzmy, kategorie, które teraz wymieniłem, powiedzmy, dziedziny, w których tam operujesz, robiąc gry, nagle one się dzielą na 10 poddziedzin, na przykład, nie wiem, robiąc grafikę, robisz, wiesz, rysujesz sprite'y, robisz animacje, robisz efekty, robisz, nie wiem, jakoś concept arty, robisz potem promocję tej gry, robisz różne rysunki, robisz intro, które jest zupełnie czymś innym niż sama mechanika gry. Tak samo w muzyce, robisz, wiesz, sound efekty, nie wiem, robisz jakieś tam środowisko, otoczenie, robisz samą muzykę, same piosenki, które tam pasują, nagle, wiesz, okazuje się, że to wszystko zaczyna pączkować ci w rękach, tak naprawdę robi się tego coraz więcej, nagle z rzeczy takich trzech podstawowych, które miałeś robić, nagle okazuje się, że robisz 20 rzeczy na raz, plus programowanie, które tak, wiesz, naprawdę nie jestem do teraz jeszcze ani w żadnym stopniu fachowcem, ale okazało się, że to też jest wcale takie proste nie jest i nagle tych języków jest parę, powiedzmy nawet jak jeżeli skupisz się na jednym, może na C#, no to jakby gdzieś tam dalej, żeby go dobrze poznać, to wiesz, jakby przeczytasz po internetu i nagle się okaże, że tą samą rzecz można zrobić na wiele sposobów, nie? Prościej, fajniej albo bardziej skomplikowanie, ale może bardziej wydajnie. I tak dalej, i tak dalej. Nagle, wiesz, to zaczęło mi, że tak powiem, mnie przerastać w pewnym momencie, bo wiesz, że zaczynasz robić, masz jakiś pomysł na to, co chcesz zrobić, a potem nagle się okazuje, że wydawało ci, że jesteś już w połowie drogi, ale nie, to okazuje się, że jesteś w 10%, nie? I to teraz, nie? Po co ja to robię w ogóle, wiesz? Nagle, kurde, dlaczego ja mój wolny czas marnuję na to, nie? Czyli pomyślałeś sobie, zrobię grę, zejdzie mi miesiąc, dwa, a tutaj demówka powstała po roku, a dwa ponad lat. Tak, nie, tak. Nie myślałem, że to będzie miesiąc, dwa. Pomyślałem, że tak będę tak sobie grzebał, tam będę coś robił, powiedzmy przez pół roku, rok i tak dalej. Po roku miałem, wiesz, tak naprawdę pierwszy level zrobiony, ale to też było, też polegało to na tym, że wiesz, wielokrotnie coś robiłem na przykład przez 3 miesiące i potem się okazywało, że to, kurczę, robię źle, nie? Że dochodziłem do momentu i nagle się okazywało, że nie wiem, wybrałem zły engine. Na początku nie robiłem tego w Unity, robiłem czymś innym. No a dobra, no okej, okay, no to wracamy, robimy to Unity. No to zaczynam od nowa, tak naprawdę wkładać to w to Unity, przerabiać, potem już wymyśliłem sobie, jak ten bohater będzie chodził, na przykład nagle się okazuje, że znowu to jest zły pomysł, bo powinien się to zrobić inaczej, przeczytałem, wiesz, że po 3 miesiącach czytania, wiesz, forów dyskusyjnych, nagle się okazało, że o cholera, zrobiłem to źle, nie? Zrobię to inaczej. W takim razie znowu się cofam do jakiegoś punktu, wiesz, wcześniej. Gdybym to wszystko wiedział, wiadomo, że to była pierwsza gra, na której dużo było eksperymentów i wiele rzeczy właśnie błądzenia. Teraz o wiele szybciej mi takie rzeczy już przychodzą, ale jednak za pierwszym razem właśnie było wiele takich ślepych uliczek, które obrnąłem i nagle się okazało, że tak naprawdę mogłem to zrobić, powiedzmy, 4 miesiące, gdybym wiedział, jak to zrobić, ale żeby dowiedzieć się, jak to zrobić, trzeba było pobłądzić przez ten rok na przykład. Jasne. Każdy musi to łosiowe odrobić, prawda, więc to się nazywa doświadczenie tak zwane, ale tak szczerze, nie miałeś ochoty po prostu, no, nie wiem, nie robić nic, no bo wtedy, kiedy rozpocząłeś pracę przy tym, no to jeszcze gdzieś tam pracowałeś dla jakiejś agencji na etacie, z tego, co gdzieś mówiłeś w jakimś wywiadzie, jeszcze już założyłeś rodzinę, jakieś dzieci się pojawiły, no to wiesz, ja sobie wyobrażam takiego ojca, który pracuje na etacie, przyjdzie, musi wyrzucić śmieci, zająć się dzieckiem, żoną i tak dalej, i wieczorem, jak dziecko uśnie, do tej drugiej w nocy siedzieć. No to jest potężna charuwa. Czemu ci się chciało, skoro już miałeś tak życie ułożone, no, można by powiedzieć? Tam tego nie wiem, wiesz, do końca, bo to jest o tyle to jest śmieszne, że wiesz, no gdzieś tam zawsze jakby ciągle mnie ciągnie do robienia jakichś rzeczy. No tak, wiesz, tak samo można by powiedzieć, no po co ci była ta muzyka, nie? Po co był ci ten graphic design, że mogłeś tam, nie wiem, no iść do pracy, siedzieć coś, robić jedno i po prostu po co ci ta muzyka w tym momencie, kiedy na przykład zajmujesz się graphic designem. No nie, ale jakoś gdzieś tam, wiesz, no czuję się cały czas jako osobą kreatywną i chcę tworzyć po prostu rzeczy, nie? I to jest gdzieś tam jakby motor gdzieś, tego wszystkiego. W pracy gdzieś na pewno tworzyłeś dużo.
No tak, ale gdzieś jakby wiesz, no gdzieś mnie pociągnęło w tą stronę, bo nagle wydawało mi się, że te gry to jest jednak coś takiego, co łączy te wszystkie moje zainteresowania, które miałem wcześniej No to właśnie mogłeś się tą zwolnić z tej grafikę, tą agencji muzykę, i nie? iść do firmy, która zajmuje się grami i tam sobie pracować. Mamy kilka takich sukcesów wydawniczych. Wiesz, O, piję widzisz. do tego, wiesz, poczekaj Mariuszu, bo piję po prostu do tego, że jak gdzieś z kimś rozmawiam, kto, wiesz, próbuje założyć biznes, a ma, wiesz, już rodzinę i małe dzieci, jest na etacie, to tak przeważnie odradzam. Może, wiesz co, skup się na robocie, poczekaj, dzieci pójdą do szkoły średniej, wyjadą na studia, wtedy może się pobawa. Na razie to cholera, nie ma sensu ryzykować, no bo władujesz rok, dwa ciężkiej pracy, szansa na sukces jest jaka jest, tak? I wiesz, no tak trochę z jednej strony tak, nie chcę powiedzieć, że krytykuję, ale z drugiej strony też trochę podziwiam takie to, że będąc w takiej, no nie chcę powiedzieć trudnej sytuacji, ale no to na pewno nie jest sytuacja młodego chłopaka ze szkoły średniej, który ma dużo wolnego czasu i zero obowiązków, tak? Więc no No trochę tak, no taka tak, oczywiście. sytuacja No, u zgadzam się ciebie z tobą, wygląda. absolutnie. To nie było, wiesz, jakby to nie mówi, że to ma być proste, nie? Wiesz, wyglądało to tak, że naprawdę po prostu wynikało to z jakiejś chęci. No wiesz, no to nie było też tak, że to były, wiesz, że moje dzieci były w wieku niemowlęcym i tak dalej. Nie, one były trochę starsze. W sensie tam powiedzmy miały, no ile to było to parę lat temu, no to powiedzmy, nie wiem, no 4-5 lat, no No, to akurat to nie wyjść było grać tak, w piłkę z że dziećmi, wiesz, no. jakby taka totalna walka z nimi, nie? No, to było na tej zasadzie, że wiesz, gdzieś tam mogłem równie dobrze ten czas spędzić po prostu, nie wiem, oglądając seriale albo oglądając telewizję, wpatrując się w telewizor, a jakoś wolałem jednak, wiesz, no coś porobić, coś się nauczyć. Mówię, kurczę, no wiesz, no takie rzeczy się przydają potem. Nie miałem pojęcia takiego o game devie tak naprawdę, że nagle wymyśliłem sobie, że dobra, to mogę pójść do jakiejś firmy. Bo czym ja bym miał do takiej firmy pójść, nie? Mogłem pójść na przykład, nie wiem, do CD Projektu czy 11bit i powiedzieć, słuchajcie, chciałbym robić gry. No i co? No i pytali mnie, a co pan potrafi? No, dobra, też tam umiem porysować, coś umiem nagrać. No ale do końca to nie jest nic specjalnego, ani żadna specjalizacja. Tak naprawdę nie wiedziałem, jak się robi gry do momentu, kiedy sam tego nie przerobiłem. I tak naprawdę teraz dopiero, tak po wielu latach, no po paru latach tak naprawdę pracy w tych grach, cały czas jakby wiele rzeczy mnie zaskakuje, dopiero teraz powiedzmy mniej więcej wiem, o co chodzi. Ale to też nie jest tak, że jestem jakimś fachowcem. Cały czas robię to intuicyjnie i gdzieś na podstawie tego, co mi się wydaje, a nie do końca jakby na podstawie jakiegoś planu ściśle marketingowego, że teraz zrobię to tak, żeby zarobić 500 milionów, nie? No i będę tak się starał, bo nawet nie wiem, jak to zrobić, nie? Więc cały czas, wiesz, polega to na tym, że po prostu chce mi się coś robić, a nie dlatego, że muszę coś robić, albo że wymyśliłem sobie, że będę to w ten sposób robił. Czyli Wiesz, jesteś zaraz robię gry, no nie chciwy, wiem, może za rozumiem. chwilę przyjdzie mi do głowy coś innego i będę robił coś innego. No dlaczego nie? Jak się komuś chce coś robić, to ten człowiek jest chciwy. Co na tych chciwy, No, to jest co człowiek, masz na który myśli? chce coś zrobić, nie? No, to jest chciwy, bo chce. No tak, no tak. No ale to jest jakby chciwy tego, że właśnie chcę coś uczynić, nie wiem, coś zrobić, no, Okej, dobra, czyli wykreować. co? Po godzinach, po nocach siedziałeś, klepałeś, rysowałeś, muzykę robiłeś, taką byłeś jednoosobową firmą deweloperską. Udało się gdzieś tam wypłynąć. Kiedy tak naprawdę z tej zabawy, może jakiegoś sposobu na naukę czegoś ciekawego, może trochę taki sposób na podwyższenie swoich kwalifikacji, ale kiedy z tego się zrobił biznes? Wiesz co, to było tak, że na początku właśnie zacząłem wysyłać tę, jak już miałem taką określoną w miarę tą grę, ona już powiedzmy wyglądała tak, że mogę wysłać jakieś demo czy cokolwiek takiego, zacząłem wysyłać na różne konkursy gier, które znalazłem w necie. Tak naprawdę polegało to na tym, że wpisywałem tam, wiesz, konkurs gier, nie wiem, coś takiego i znalazłem sobie takie jakieś tam listę, sporządziłem tych rzeczy, gdzie okazało się, że jest parę takich eventów, na które można pojechać, no i gdzieś tam się zgłosiłem na przykład do Tokio, nie? To było totalnie abstrakcyjne, nie? No wrzuciłem po prostu swoje zgłoszenie. Okazało się, że super, fajnie, zapraszamy pana tam do nas na Tokyo Game Show. Okazało się, że ten Tokyo Game Show to jest jedna z największych imprez na świecie. 300 tysięcy ludzi No to w ciągu 4 dni się okej, przebija. dobra, ale To ja jakaś sobie już to masakra, nie? wyobrażam. Okej, zaprosili mnie do Tokio. No to już trzeba mieć 20 tysięcy na wyjazd, nie? Nie, to było tak, że oni jakby dawali mi miejsce, gdzie mogę wystawić tą grę, w ogóle wstęp, wszystko i tak dalej. Po mojej stronie był tylko koszt przelotu tak naprawdę. No nie był on jakiś tam super drogi, bo tam, nie wiem, samoloty chyba do Tokio A, kosztowały tam, okej. jakieś znalazło się dobrze, to 1500, 1700 zł. Stwierdziłem, że a, przygoda, nie, no zainwestuję mój czas, zamiast po prostu, nie wiem, wydać te pieniądze na przykład, nie wiem, na banery reklamowe, jakbym chciał robić coś takiego, wydawało mi się, że będzie lepiej jednak pojechać tam
i zobaczyć, co tam się dzieje. Tak samo było właśnie z Belgradem. Też zgłosiłem się na jakiś konkurs i też dostałem zaproszenie też do strefy Indii. No i pojechałem tam, no i się okazało, że dostałem nagrodę na tym Tokyo Game Show, też zostałem zauważony przez magazyn Famitsu. No, z kolei w Belgradzie na Casual Connect właśnie dostałem nagrodę za Best Art i tak dalej. Nagle się okazało, zacząłem myśleć, może kurczę, to co robię nie jest takie po prostu, jakby wiesz, tylko takie hobby, może można z tego zrobić jakiś, wiesz, no zacząć z tego żyć czy coś takiego, mówię, fajna zabawa jest, podoba mi się to cały czas. Może podobało mi się też dlatego, że jeszcze nie byłem aż tak głęboko w tym, nie miałem takiego, wiesz, jakby myślenia jeszcze marketingowego, czykolwiek coś takiego, cały czas było to dla mnie zabawą, ale przeradzało się w coś fajnego. No i gdzieś zacząłem tam chodzić, szukać inwestorów, rozmawiać z ludźmi, czy można taki biznes zrobić. No oczywiście było parę wtop. Podpisałem się na przykład, wiesz, umowę publishingową z firmą izraelską, gdzie mieli wydać tą grę, oczywiście po pół roku pracy w ich stronę, no gdzieś okazało, że firma bankrutuje. Potem miałem drugiego publishera, który też niezbyt się sprawdził, w Finlandii z kolei. Teraz mam publishera z Francji, który też jakby znacznie lepiej, ale też nie jestem jakoś tam zachwycony. Wiesz, no to jest tak, że nie, szukasz po matku, chodzisz, coraz lepiej to wygląda, a na końcu efekty do końca nie są takie, jakbyś chciał. Nagle zaczynasz myśleć o tym, że wiesz, może może jednak to ma być biznes, no to zróbmy to tak, nie inaczej. To akurat ta część jakby przestała mnie tutaj bawić, nie? Jakby ta cała część biznesowa, im bardziej to się przeradzało w biznes, tym mniej w tym było fanu i radości. Rynek gier jest taki jak rynek książki, gdzie no stworzysz jakiś produkt i szukasz wydawcy, który to wyda. To nie jest tak, że sobie możesz do tych App Store'ów rzucić każdy produkt i on się będzie sprzedawał? Ale rzeczywiście, że możesz tak zrobić. No na początku tak zrobiłem właśnie, wrzuciłem swoją grę, ale okazało się na przykład, że wiesz, nie wrzucałem jeszcze na Steama na przykład wtedy gry, nie? Ale jeżeli chociażby z samych statystyk Steama, z tego co ostatnio widziałem, to w ciągu roku chyba wychodzi tam ponad 7 tysięcy gier na Steamie. Nie mówimy o App Store, Apple'owym, gdzie tych gier jest tam po prostu multum, nie? Ale nawet sam ten Steam, który się wydaje taką platformą już, wiesz, dosyć poważną i tylko tam wychodzą, powiedzmy, normalne gry, za które się płaci, a nie tam, że jest zalane przez rynek free to play, to tam wychodzi to 7 tysięcy rocznie, czyli wychodzi, że 20 gier dziennie się pojawia co najmniej, nie? Więc to już jest problematyczne, że wiesz, jakby dlaczego akurat ktoś ma kupić twoją grę, to zwłaszcza, że twoja gra, jeżeli wydajesz ją sam, nie będzie pewnie miała jakiejś szczątającej kampanii promocyjnej, nie będzie super widoczna i sama rzucała się w oczy. Oczywiście możesz na tym popracować, no ale no mówię, no nie wydaje mi się, że to jest takie łatwe. Zwłaszcza jeżeli chodzi o właśnie ten rynek mobilny, który jest po prostu zalany przez miliony gier. Nie wiem, naprawdę trudno mi powiedzieć, ile wychodzi tych gier dziennie, nie wiem, czy to jest 500 gier, czy coś takiego, ale nie wiem, wczoraj była konferencja Apple, na którym jakby mówili, że chyba oni w ciągu tygodnia mają chyba 500 milionów wejść do App Store'a, więc jakby to jest tak abstrakcyjna ilość po prostu ludzi odwiedzających zarazem, a zarazem jest abstrakcyjna ilość aplikacji, która tam jest chyba parę miliardów już, nie, tak naprawdę, więc wiesz, okay, czyli można wydać samemu, oczywiście. W marketingu, nie? I promocji nie czujesz się taki mocny i gdzieś zawsze szukałeś partnera do wydawania. Tak, znaczy na początku wydałem właśnie grę, no i okazało się, że to wcale nie jest tak fajnie, no gra, powiedzmy, zdobyła nagrody i tak i cieszyła się jakimś tam uznaniem wśród ludzi, ale gdzieś jakby w momencie, kiedy wróciłem to do właśnie App Store'a, okazało się, że to nie jest tak łatwo z tego pociągnąć cały biznes, nie? No gdzieś to zacząłem szukać bardziej w kierunku takiej formy inwestycji, właśnie publishera, żeby znaleźć partnera i finansowego, i wydawniczego. I to gdzieś tam w tą stronę poszedłem. Czyli gdzieś nie mogłem jakby... Ktoś, kto jest już w branży, kto wydał kilka gier, wie, z czym się to wiąże, wie, co ludzie oczekują i tak dalej, i gdzieś stworzysz razem z nim jakąś grę pod jego być może trochę wskazówek marketingowych, tak? No bo, tak, no bo co, tak. Podejrzewam, że ja tak samo jak ty jesteśmy geeki, które lubią jeden konkretny rodzaj gier, a rynek być może akurat lubi coś innego, tak? I bardzo często wskazówki od kogoś, kto jest w branży, tak, no to bardzo często pomagają w takim. Czyli z tego, co mówisz, to rozumiem, że ten rynek gier jest taki trochę jak rynek muzyczny, gdzie jest
cała masa ludzi, którzy gdzieś tam chcą zrobić karierę i robią te gry za darmo, albo gdzieś tam myślą, że w przyszłości stworzą coś z tego dużego, oraz bardzo niewielka grupa, której się udało gdzieś przebić i która może sobie z tworzenia gier zrobić no, swój zawód, czy też sposób na życie. Absolutnie tak, no bo to jest też tak, że wiesz, jest pewnie osobna kategoria pewnie gier, jakby tak poszukać, które tak naprawdę nigdy nie zostały ściągnięte. Tak samo jak na Spotify'u, wiesz, tam kiedyś znalazłem playlistę, ktoś tam wrzucił playlistę jakby kawałków, które tam zostały ściągnięte raz albo coś takiego, nie? No wiesz, no to jest jakaś abstrakcja, to jest, jeżeli mówimy, no wiadomo, że wszyscy próbują, udaje się niewielu. O tak. Tak. Kto by no przewidział, to dokładnie, że takie flapy bird, muzyką jest tutaj dosyć okej, okay, no. Ale z drugiej strony jest też taka różnica, wiesz, ja byłem szczerze mówiąc, jakby wiesz, no funkcjonowałem na rynku muzycznym, jakby będąc muzykiem, no w sumie do tej pory wydałem chyba, nie wiem, 18 płyt, coś takiego. Wow. Wiesz, zawsze było to jednak coś takiego, co chciałem robić, jednak to była muzyka, którą ja wybierałem, którą ja chciałem tworzyć i wiedziałem, że ona nie jest popularna, to była zawsze muzyka alternatywna, independent i to był mój świadomy wybór. Ale wiesz, było jakoś tam powiedzmy w jakimś stopniu mi się udało z niektórymi zespołami, no gdzieś tam wiesz, czy z Happy Pills, czy Silver Acer, jakieś, bo można powiedzieć, że jakiś tam sukces osiągnęliśmy, przynajmniej byliśmy rozpoznawani i ludzie znają do teraz jakby tą muzykę, no ale zawsze staraliśmy się wiesz, w obydwu zespołach, że tak powiem, uderzać na zachód, w sensie na być artystami powiedzmy nie tylko polskimi, ale starać się wiesz, wyjść gdzieś tam tą drogą w Europę, do Stanów i tak dalej i to było strasznie trudne. Jedyny moment, kiedy mieliśmy tak naprawdę z Happy Pills taką szansę, to było w 2001, kiedy leciliśmy na trasę koncertową do Stanów. I było to naprawdę zorganizowane przez Antenę Krzyku, taką wytwórnię z Polski, we współpracy z Stanisławem z Stanów. Wychodziła nasza płyta tam w Stanach i my graliśmy taką trasę nie po klubach polonijnych, wiecie, wiesz, dla Polaków, tylko mieliśmy grać trasę taką normalną, zespół undergroundowy oczywiście, w małych klubach i wszystko było fajnie, cztery zespoły z Polski, tylko że lecieliśmy tam 11 września, więc zostaliśmy zawróceni w momencie ataku na World Trade Center, także była to jedna z takich większych przygód życiowych i takich, wiesz, dziwnych zbiegów okoliczności, aczkolwiek no jakby nie pomogła nam, nie, zdobyć rynek amerykański, chociaż nawet zaistnieć, nawet przeżyć tą przygodę, powiedzmy, grania trasy w Stanach, no a z kolei z grami jakoś to się wydarzyło w ten sposób właśnie, że wiesz, zacząłem robić te gry, i nagle zacząłem dostawać się nagrody. I to nie były nagrody właśnie tutaj jakby takiego polskiego podwórka i polskiego Game Devu. To nam okazało się, że wiesz, no jestem w Bangkokie, tu jest nominacja, tutaj jestem właśnie w Belgradzie, jest nominacja, tutaj w San Francisco, wiesz, że najbardziej obiecująca gra i tak dalej. No wiesz, no to są takie rzeczy, które mnie totalnie zaskoczyły i otworzyły mi gdzieś tam oczy na to, że kurczę, tutaj jest zupełnie inaczej, na innych zasadach to działa. Jest niby ta analogia do rynku muzycznego, że wiesz, właśnie wszyscy próbują, a niewielu wychodzi, ale tutaj jakby w rynku growym nie ma tego ograniczenia jednak takiego regionalnego, terytorialnego, że nawet jeżeli śpiewasz po angielsku, no to można się przyczepić, że wiesz, no nie mamy żadnego takiego artysty eksportowego chyba teraz z Polski, oprócz w undergroundzie powiedzmy zespół Trupa, która robi karierę na zachodzie bardzo, bardzo zresztą też jakby zasłużoną, ale tak naprawdę o nikim nie można powiedzieć, że udało mu się przebić na zachód. No, Szwecja na przykład ma tych zespołów popowych straszną ilość od poczynając od Abby, przechodząc tam przez Cardigans i tak dalej, no im się udało. Ale my jednak Polacy tutaj ciężko nam się bić, być może nasz polski akcent jednak w piosenkach jest jednak akcentem słowiańskim w większym stopniu niż nam się wydaje. Co, ja miałem taką przygodę, miałem, jeżeli chodzi o muzykę, co mnie bardzo zdziwiło. Jestem w hotelu na końcu świata w Armenii przy granicy z Irakiem. Wchodzę do hotelu, włączam telewizor, I na pierwszym kanale no to są jakieś takie hotelowe informacje, a na drugim kanale, wiesz jaki kanał się znajduje? Satelity? No. Polski ten Polo Disco, czy tam, co tam, Disco Polo, co to tam gra. Jak się okazuje, ten kanał jest jednym z najbardziej popularnych kanałów muzycznych w całej Armenii. I tam, jak potem trochę tych lokalnych ludzi poznałem, taka grupa studentów, to wiesz co, szczerze powiedziawszy, to oni więcej tekstów znali tych piosenek Disco Polo niż ja, polskich. No wiesz, ale to dla nich to też jest taki folklor troszeczkę, tak jakby możemy sobie posłuchać czeskiego hip-hopu czy coś takiego, na to trochę śmieszy, wiesz, jest inne i tak dalej, no spoko, nie, wiesz, jakby ja to absolutnie rozumiem, no, ale wiesz, jakby w kategoriach takich kulturalnych jednak, że chcemy zrobić coś, co
to ma dorównać innym, wiesz, nie chodzi o to, żeby sobie postawić poprzeczkę nisko, tylko o to chodzi, żeby aspirować jednak do rzeczy, które, wiesz, mi się zawsze podobały, zawsze chciałem grać muzykę, która jakby była porównywalna albo jakby aspirowała do bycia jakby muzyką, która mogłaby stanąć być może w szranki albo być, nie wiem, porównywalna z, nie wiem, z dokonaniami zespołów, które mi się podobały, to był dla mnie wyznacznik. Te zespoły, które grały muzykę, nie wiem, Pixies czy Sonic Youth, to było dla mnie gdzieś tam wyznacznikiem. Ja chciałem grać muzykę taką bardziej jak oni, a nie, kurczę, wiesz, ustalać sobie poprzeczkę do polskich zespołów, które, wiesz, mogą być fajne lub nie, ale jednak jest to nasze gdzieś tam jakby tutaj tylko i wyłącznie nasz mały zaścianek, nie? Jasne, czyli no, co? Także, targi, wiesz, nagrody... tak samo z grami to też, no. Targi, nagrody, Splendor i co? 20 ofert dziennie od wydawców, zrób mi grę albo chcę ją wydać i tak dalej, i tak dalej. Nie, tak nie działa. To było tak, że jeździłem w pewnym momencie jakby postawiłem jakby na jeżdżenie na konferencje i na różne takie właśnie wydarzenia związane z grami, bo to nie jest tak, że wiesz, jakby wydawcy stoją za tobą w kolejce. Nawet jak wygrasz nagrodę, to powiedzmy jesteś tylko trochę dla nich bardziej widoczny, nie? O, to jest ten koleś, który tam zrobił tą grę i no dobra, no dostał jakąś nagrodę. Ale takich ludzi jak ja, którzy dostali nagrodę, powiedzmy, wiesz, jest bardzo dużo ludzi, którzy jakby zrobili gry, tak, nie? Powiedzmy, jest mniejsza ilość ludzi, którzy zrobili gry i dostali nagrody, nie? I potem jest jeszcze mniejsza ilość ludzi, którzy zrobili gry, dostali nagrody i gry okazały się fajne i do nich, powiedzmy, startują wydawcy. No i już to już jest bardzo zawężony podbiór podzbioru, większego podzbioru zbioru. Nie? I nagle się okazuje, że to nie jest tak, że tutaj czekają na ciebie, do ciebie, wiesz, publisherzy w kolejce, bo do nich czeka kolejka kolesi, którzy mnie też mieli nagrody, którzy mają, powiedzmy, fajniejszą grę niż ja, którzy mają to bardziej ogarnięte, nie wiem, bo mają doświadczenie, powiedzmy, 20-letnie albo 10-letnie już w robieniu gier, a nagle ja tu jestem takim amatorem. Ja zacząłem jeździć po tych wszystkich konferencjach, chodzić na różne spotkania z różnymi ludźmi i tak naprawdę, wiesz, no, wchodzić im na głowę, męczyć, starać się dobić do ludzi, którzy mają, są przedstawicielami wydawców, w którym jest szansa, że może zaistnieć jakiś deal. I tak naprawdę, wiesz, mój kontrakt teraz z Anumanem z Microids, to był kontrakt, który był wychodzony przez 3 lata tak naprawdę, nie? Musiał być, wiesz, 2 fuck-upy, w sensie z tymi 2 innymi wydawcami. Tak. Ja uderzałem do, ze Steampunkerem uderzałem do Anumana chyba 2 lata wcześniej i oni powiedzieli, że nie, teraz nie są zainteresowani i tak dalej. Po czym gdzieś tam na 2 lata później na White Night w Pradze właśnie, gdzie pokazywałem gry, nagle podchodzi koleś, no dobra, słuchaj, no przyjrzeliśmy się tym grom, może by się do nas odezwał, tutaj jestem tam Alan z Anumana i mówię, no dobra, no okej, dlaczego nie? I no, potem się okazało, że okej, no doprowadziliśmy do tego, ale to nie było tak, że ja podszedłem i oni powiedzieli, okej, super, super, hurra, że jesteś, bierzemy twoją grę. Nie, to były 2 lata łażenia za nimi, pojawiania się na różnych konkursach, że tam gdzieś tam przecinały się nasze drogi, gdzie ja im właziłem gdzieś w drogę, oni widzieli to, gdzieś tam potem się dostało jakąś tam nagrodę w San Francisco, aha, okej, no dobra, no tu tam coś tam się dzieje z tym. Naprawdę to nie jest tak, że ktoś do ciebie przyjdzie, oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ja tam nie mówię, że to nie jest możliwe, ale jakoś z mojego doświadczenia wynika, że nic tutaj nie przychodzi samo, że wszystko trzeba wyłazić, wypracować, trzeba zrobić tą grę, żeby dostać za nią nagrodę, a nie pokazać jakiś tam, wiesz, szkic, kurde, tego, że to będzie fajne i nagle przy to, o, super. Tak, bo tutaj gra jest no, naprawdę wysoką stawkę, tak? I bardzo dużo kandyduje, a bardzo niewielu się uda. No bo kto by przemyślał, że takie Flappy Bird będą takie popularne, nie? Zwykła, banalna tak, postawa, ale to, tak? Tak, dokładnie, ale to jest właśnie przykład takiej gry, według mnie, która jakby miała farta, a nie, że jest grą jakąś super. Dla mnie bardziej przykłada na przykład gry, która sobie całkowicie zasłużyła na sukces i tak dalej, jest super hot polski. Nie? No to jest, też gra, ta ma super fajny, kreatywny pomysł i coś takiego patrzysz i mówisz, o kurczę, czegoś takiego nie widziałem, to jest naprawdę super, nie? A Flappy Bird jest takim czymś, że kurczę, dobra, pogram sobie, pogram, no i dobra, okej, no akurat ta gra podeszła, nie? No, Minecraft, no, Angry Birds. Co tu powiedzieć, i... nie? No. I cała masa, no są takie strzały, tylko wiesz, ile tam jest takiego no. przemyślanego działania, że się odniesie sukces, a ile to jest doza przypadku, tak? To jest no wiesz, ciekawe. No nawet mówię o samym, tak jak mówisz, o Angry Birds, nie? No to była firma Rovio, ona zrobiła chyba wcześniej 50 gier czy coś takiego, które były jakimiś tam flopami. Oni chyba już tam zwolnili połowę ekipy, kiedy zaczęli rysować te ptaki i tak dalej, robić chyba jedną, wymyślali jakiś jeden koncept dziennie, czy coś w tym stylu. No i wypuścili to Angry Birds, ono też mi od razu zażarło, bo to było tak, że wypuścili tą grę, ona jakoś tam sobie, powiedzmy, radziła na rynku, ale tak naprawdę jest sukces przypadł w momencie, kiedy Steve Jobs pokazał na konferencji Apple, że o, tutaj mamy iPhony, tararara, to jest taka gra, gdzie się szala plotą. No i tych. Nagle okazuje się, że jest to, wiesz,
1,7 miliarda downloadów i tak dalej, nagle, No nie? to, to Znikąd. słuchaj, No, ale... mamy już wzór. Czy miałeś w swojej karierze tak, że zwolniłeś już pół swojej ekipy? Niestety tak. No to już No jeden nie, ale to nie punkt jest... za sobą. Drugi punkt, tak. Nie, ale to wiesz, to nie jest tak, bo też jest, jakby, wiesz, są inne przykłady, że ludzie stopniowo się rozwijają, wszystko dochodzi do do poziomu, że wszystko jest super, nie? Ale to nie ma tutaj schematu, absolutnie właśnie. Gdyby Nie to ma. można było znaleźć taki schemat, to by, wiesz, ta kolejka ludzi, którzy by tak robili, no ale tak nie jest, nie? Nie można wypracować takiego schematu. Nie wiadomo, jakie gry się spodobają, wiesz, raz się spodobają takie gry, raz inne. Ludzie sami decydują tak naprawdę, co im się podoba. Często to jest tak, wiesz, tak, nie wiem, tak samo jak w przypadku muzyki, no. Zespół Nirvana był we właściwym momencie, z właściwą muzyką, we właściwym czasie. No, tak było. I to nie jest tak, że ich muzyka była nagle jakaś taka, wiesz, jakby tak przełomowa, że ojej, tylko po prostu, wiesz, no była to wypadkowa po prostu Wielu, paru rzeczy, wielu które się rzeczy. zdarzyły, rozwoju tej muzyki, tego, że wiesz, Kim Gordon z Sonic Youth poleciła ich do Geffena i tak dalej. Zresztą bez jednego kameczka idącego za drugim przypadku i pomocy, myślę, że nie byliby w tym momencie, w którym byli. No i tak samo tutaj z grami, no idziesz od jednego łańcuszka, oczka łańcuszka do drugiego, no i tyle, nie? Może dla samego artysty to by dobrze było, żeby takiego sukcesu nie odniósł, nie? Bo to tak różnie. No, kto to Różnie, wie? kto to wie, Może dokładnie. byłby bardziej załamany, że nie odniósł, nie? Nie No wiadomo, dobra, nie? ale przejdźmy już nieco dalej, no bo co, z tej zabawy, z nie wiadomo czego, zrobiła się firma, spółka akcyjna, można zostać twoim wspólnikiem. Skąd takie potężne plany ekspansji? No bo też wiem, że z tych gier trochę ewoluujesz, żeby stworzyć platformę do gier, o blockchain, nowe technologie i tak dalej, i tak dalej. Skąd to się wzięło? To, że takie już, ok, idę full w te gry, idę, zrzucam wszystko, angażuję się 100% i robię potężną firmę opartą na nowej technologii, może nawet niekoniecznie gry, ale też jakieś takie szersze platformy. Wiesz, to chciałem naprawdę zobaczyć po prostu, jak to będzie. Tak, to nie było też tak, że nagle, że czuję się takim biznesmenem, nie wiem, że jestem człowiekiem, który lubi robić biznes, jestem seryjnym biznesmenem. Nie, no tak nie jest. To jakoś tak to zawiodło tutaj w tą stronę, wiesz, żeby to robienie gier, że nagle się okazało, że tu się pojawili tam inwestorzy, tutaj możemy mamy szansę wejścia na giełdę. Dobra, no okej, okay, dobra, sami no się zróbmy to. No, pojawili. Nie robiłem tego w życiu, nie? No i się okazało, że wiesz, no jakoś to działa, aczkolwiek jak do teraz jakby nie czuję się takim człowiekiem, który czuje się w tym, wiesz, fajnie i tak dalej. Cały czas jakby staram się wymyślać nowe rzeczy, nowe idee i gdzieś to jakby tutaj ten Games Catapult to też był taki pomysł troszeczkę właśnie, wiesz, jakby biorący się z tego, że sprawdźmy, to pojawił się ten blockchain. Kurczę, no jest to coś zupełnie nowego. Gdzieś tam wydaje mi się, że jest to dosyć poważna rewolucja na świecie na miarę internetu tak naprawdę. Wiesz, sama decentralizacja tego wszystkiego tak naprawdę to jest niezłe osiągnięcie. No. Jest to coś, co wydaje mi się zupełnie inaczej poustawia niedługo nam życie. Nie? To już nie chodzi o to, że to jest związane z kryptowalutami, bo to jest jakby jedna, powiedzmy, jeden moment, w którym blockchain jest wykorzystywany. Ale wydaje mi się, że sama idea blockchainu nagle wymyka się spod kontroli i rządom, i wszystkim korporacjom tak naprawdę, które teraz rządzą na świecie, że może się okazać, że to jest coś, co zmieni nam znowu życie. No i gdzieś tam chciałem po prostu, wiesz, tak naprawdę zobaczyć, co to jest, z czym to się je, w ogóle co na tym można zbudować. Zastanawiam się jeszcze na tym, bo wiesz, wiadomo, no jest tutaj dużo bardzo jakby takich rzeczy związanych z aspektów prawnych na razie, to jest wszystko raczkujące, nie wiadomo, co zrobić, wiesz, kto tutaj... No, kto może się do ciebie przyczepić, dlaczego, wiesz, jak to będzie wyglądało, no. Ale z drugiej strony też, tak jak mówiłem, gdzieś tam jakby spodobało mi się to, tak jak jeździłem po tym całym świecie, po tych różnych konferencjach, stwierdziłem, że to wcale nie jest taki najgorszy pomysł, żeby budować swoje relacje jakby biznesowe i tak dalej, po prostu rozmawiając z ludźmi, no i to jest gdzieś tam rzecz, która jest fajna. Z drugiej strony też ja w sobie gdzieś tam czuję jakieś takie potrzeby, nie wiem, niespełnionego edukatora, czy czegoś takiego, że wiesz, tyle razy ludzie mi pomogli, nauczyli mnie czegoś, także czuję takie pewne zobowiązanie wobec ich też, jeżeli mogę się oddzięczyć, bo nie wiem, jakby wiesz, cieszy mnie, nie wiem, przekazywanie wiedzy komuś innemu, nie wiem, pokazywanie, jeżdżenie właśnie na konferencje, teraz jeżdżę też jako speaker, gdzie pokazuję tak naprawdę mam taki speech
The Art of Failure, gdzie pokazuje wszystkie błędy, które zrobiłem. Wiesz, no to jest o tyle ciekawe, że z reguły wszyscy się chwalą tym, ale nam super poszło, mamy takie wyniki sprzedaży, zrobiliśmy to tak, że nam poszło. A ja mówię, słuchajcie, no tutaj ja mam taki speech, na którym pokazuję właśnie, co zrobiłem źle. I pokazuję szczerze, naprawdę, wszystkie fuck-upy, które u mnie się pojawiły, co zrobiłem źle, co robię cały czas źle na przykład i nie wiem, jak z tego wybrnąć, co zrobiłem źle, dlaczego, wiesz, to wydawało mi się, że będzie jakąś porażką, okazało się sukcesem, a to, co wydawało mi się, że będzie sukcesem, okazało się porażką. No to są, wiesz, takie momenty, kiedy wiesz, przechodzisz od jednej porażki do drugiej i po prostu starając się stworzyć coś, nie? I nagle ta lista tych porażek wydaje się, że jest tak beznadziejnie, że już po prostu bardziej być nie może, nagle okazuje się, że właśnie były potrzebne po to, żeby pchnąć cię na inny tor, żeby przestawić i żeby osiągnąć coś tam. No. Cieszy mnie coś takiego. Teraz też pracuję nad jakimś jeszcze jednym eventem, na którym chciałbym właśnie też taki bardziej taką stronę edukacyjną pójść. No wiesz, no interesuje mnie to. No po prostu, wiesz. Okej, no jest to coś, gadaj, co mnie, gadaj co mnie o bawi, tych, nie? Gadaj o tych smutnych rzeczach, o tych failach. No oczywiście pierwszy fail jest taki, że założyłeś firmę, tak? I musisz to no, ciągnąć wiadomo. Dalej. Nie? A nie masz już tej spokojnej pracy na etacie. Tylko oprócz grania w gry, nie dość, że musisz je robić, to pewnie już niekiedy czasami żygasz tymi innymi rzeczami, które musisz z tym wiązać. No ta biurokracja związana z wejściem na giełdę i te wszystkie papierkowe rzeczy. No, nie, no to już... To aż, mi się nie chce o tym w ogóle mówić. Nie? To, 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 po to jednak coś, jest co taka branża, gdzieś... gdzie wiesz, no jak już jesteś tym właścicielem i prezesem, no to cholera, musisz się tych rzeczy pewnych nauczyć. Ten kodeks spółek przeczytać, mniej więcej wiedzieć, o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Ludziom się wydaje, że jak wiesz, jak umie piec dobre torty, no to założę cukiernię, nie? Nie. Jak umiesz piec torty, to zatrudnij się jako człowiek, który piecze torty w cukierni, tak? A jak robisz gry, to zatrudnij się w firmie, która robi gry. A żeby być właścicielem firmy, która robi gry, to tak na dobrą sprawę prawie tych gier nie tworzymy, tylko tak administrujemy całym zespołem, tak? I na tym czas nam schodzi. To jest ta wiedza przedsiębiorcza, czyli znowu musiałeś się nauczyć nowej branży, zarządzania i podejrzewam, że w twoim artystycznym umyśle wiedza dotycząca zarządzania to taki, nie wiem, taki... Tak jak diabeł taki, któryś gdzieś tam cię atakuje z każdej strony. No zgadzam się, absolutnie tu się z tobą zgadzam. Czuję się bardzo niekomfortowo z tym, że po prostu cały czas na karku mi tutaj dyszy ten, wiesz, ten cały po prostu bagaż zarządzający i w ogóle. No nie jest to fajna strona, ale, no, ale wiesz, no w momencie, kiedy robisz jakiś swój własny biznes, niestety musisz też jakby tutaj wejść i poznać jego sposoby działania. No trudno. No, jest to pewien jakby dyskomfort. No ale wiesz, no to też nikt ci nie każe tego robić tak naprawdę, nie? No możesz to robić, możesz tego nie robić. No jeżeli twierdzę, że jestem tym zmęczony, no to postaram się gdzieś tam jakby bardziej wyżyć artystycznie i kreatywnie, no ale jakoś to jeszcze udaje mi się ciągnąć na razie, więc zobaczymy, nie? Nie jest łatwo, aczkolwiek faktycznie nie jest łatwo być przedsiębiorcą w Polsce, bez względu na to, czy jesteś na giełdzie, czy nie jesteś na giełdzie, nie jest to łatwy kawałek chleba, wiesz, jest mnóstwo jakby przeciwności, nie tylko ze strony... Tak, zwłaszcza dzisiaj budując portal oparty o blockchain, więc pewnie już zbierasz powoli tak, mieszkanie tak, na wiesz. Malcie i bilety już pewnie kupiłeś. Nie, aż tak nie jest na szczęście. Aczkolwiek, no wiesz, no nie jest łatwo, nie? No obojętnie, czy masz działalność gospodarczą, czy coś na giełdzie, tak czy tak, jakby jest mnóstwo przeciwności, wiesz, poczynając od podatków, wszystkiego, co jakby, wiesz, musisz pokonać, przebić się i wydrzeć, no to, aż kończąc na tym, na współpracy z ludźmi, wiesz, musisz nauczyć współpracować z ludźmi, wiesz, no grałem w zespołach paru, więc jakby wiem dobrze, że gdzieś tam na końcu wszystko się rozbija i tak o relacje między ludźmi, tak? Tak samo jakby i w pracy, i w relacjach biznesowych. I to jest, wiesz, no za każdym razem następuje ten problem, że musisz funkcjonować z ludźmi, musisz się z nimi dogadać, nie? A ludzie są różni, taka jest prawda, nie? Są super ludzie, którzy, z którymi dogadujesz się od razu, na przykład, ale i tak ci nie wychodzi, ale są ludzie też na przykład takie tacy, z którymi po prostu nie jesteś w stanie się dogadać i nigdy się nie dogadasz, nie? I co zrobić? No i musisz jakoś postarać się z tego wybrnąć. Trzeba nie? się dogadywać właśnie, niekiedy są tak, takie dokładnie. Pozycji, że trzeba się. Nawet kiedy nie chcesz, kiedy nie mnie, kiedy naprawdę masz ochotę już z nimi więcej nie, nic nie robić, nagle się okazuje, że no kurczę, no nie da się inaczej, no trzeba znaleźć ten kompromis, nie? No i, no wiesz, no.
Czyli Z co? jednego chleba Firma, się którą nie prowadzisz, zjesz. teraz największe wyzwanie to stworzenie tego serwisu, portalu, platformy do gier, tak? Tak. Na tym tutaj na razie Czyli się zastanawiam mówiąc i tak pracuję. szerzej, jak mamy te wszystkie platformy do ściągania gier i tak dalej, gdzie tam jest wszystko zintegrowane i tak dalej, i tak dalej, to ty próbujesz zrobić coś takiego otwartego w oparciu o blockchain, gdzie każdy gdzieś tam będzie mógł sobie to wszystko dorzucać. Po co to? Po to, żeby, nie wiem, obniżyć koszty? Czy jaki jest biznesowy cel, sens tego przedsięwzięcia? No, żeby tak naprawdę, wiesz, jakby sensem jest to, żeby właśnie stworzyć nową platformę, żeby wyeliminować te problemy, z którymi ja się spotkałem i na których było właśnie jakby ciężko je przejść, przekroczyć, pokonać, jak dotrzeć do graczy, będąc deweloperem, jak dotrzeć do deweloperów, będąc graczem, wiesz, gdzie tu są nasze punkty styku, a zarazem, wiesz, żeby nie robić tego w oparciu tylko, że wiesz, dobra, zapłać nam to, my pokażemy ci drogę do graczy, bo tak, wiesz, nie masz takiej gwarancji. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy to wchodzi w ręce jakiejś społeczności, jest to o wiele fajniejsze niż w momencie, kiedy próbujesz to narzucić komuś i wskazać drogi, ale zarazem kontrolować je, nie? Wydaje mi się, że fajniejszą drogą może być jednak to, kiedy ci ludzie jakby sami się z sobą komunikują i nagle te potrzeby, które mają jedni, inni mają na nie odpowiedzi. I o to tak naprawdę chodzi. Okej, ale nie uważasz, że takie portale zarządzane tak demokratycznie, społecznie, no to one raczej nigdy nie będą jakimś takim wielkim hitem, że jednak no potrzebna jest ta osoba trzecia, która gdzieś podejmie jakieś decyzje, a nie będziemy się tak z wszystkim, wiesz, droczyć? No nie wiem, wiesz, to jakby najwyraźniej wszystko zmierza do tego, że maszyny zaczynają się same uczyć i powoli eliminują jakby taką potrzebę właśnie bycia człowieka, bycia pomiędzy pośrednikiem, nie? No i się okazuje, że wiesz, no Siri może za ciebie zamówić obiad, zamówić kawę, nie wiem, cokolwiek takiego, nie? No wiesz, to da się zrobić, to ten człowiek wcale taki do końca tam, przynajmniej jego czas nie jest do tego potrzebny, nie? Do robienia takich rzeczy, które są w zasadzie dosyć banalne i niekoniecznie potrzebne, nie? Jakby akurat w tym momencie. Ale może, nie wiem, no wydaje mi się, nawet wiesz, no, wszystko to sprawdzam tak powoli, bo to nie jest też tak, że mam tutaj odpowiedź na wszystko gotową. Gdybym miał, to pewnie już, wiesz, inaczej to by wyglądało, ale staram się to wszystko jakby rozpoznać, znaleźć miejsce dla czegoś takiego, gdzie wydaje mi się, że to jest akurat chyba jednak przyszłość tego, co się będzie działo, że jednak ta maszyna pomiędzy nami może nam pomóc, a nie przeszkadzać, o tak. Okej, A czyli niekoniecznie muszą być do tego wymieszani ludzie, którzy będą to wszystko, którzy tym wszystkim zarządzać. Czyli co, mówisz, że większość tych przyszłość jest tam, żeby wyeliminować tego pośrednika, nawet jeżeli to jest jeden pośrednik w postaci platformy growej? Tak. Wydaje mi się, że do tego to zmierza powoli. Tak samo jak wiesz, z blockchainem i kryptowalutami, no wiesz, jakby eliminuje tutaj jakby dosyć dużego pośrednika, jakim są banki tak naprawdę, bezpośrednio dając jakby, łącząc, nie wiem, osobę, która chce się pozbyć Bitcoina z osobą, która chce go kupić. I tak naprawdę, wiesz, no to jest właśnie, to wydaje się, że to, wiesz, no ten pośrednik do tej pory tak powiedzmy nikomu nie przeszkadza, a nagle się okazuje, że można to zrobić zupełnie bez niego, nie? I wiele rzeczy można zrobić jakby bez pośrednictwa jakby, nie wiem, instytucji lub rzeczy, które były pomiędzy nami, a tą rzeczą, którą chcieliśmy robić. No to się okazuje, że to wcale nie jest takie do końca powiedziane, że tak będzie zawsze. O tak. Dlatego wydaje mi się, że gdzieś tutaj właśnie tutaj jest ta rewolucja związana z blockchainem, że nagle łączymy te dwa bieguny bez tak naprawdę tego kabelka po środku, nie? Tak się Okej, okazuje, że nie jest tam potrzebne nic pomiędzy nimi. ale mnie zaciekawiło to, co powiedziałeś, że tak, ten blockchain eliminuje banki, ale też bardzo dużo jest tych ICO, tak, ICO, ICO, czyli tych no, nowych wydań, nowych monet, które przeważnie, może niekoniecznie eliminują banki, ale eliminują giełdę. Tak, bo jest firma, chce coś wyprodukować, a jakiś portal i ona wypuszcza ileś tam tych monet i ludzie mogą te monety kupić, potem sprzedać, jest otwarty rynek i de facto jest to zastępowanie giełdy. I od roku, dwóch, no już się chyba powoli wypala ten rynek tych nowych przedsięwzięć opartych o
o blockchain, ale ty poszedłeś w drugą stronę. Ty kapitał idziesz pozyskać drogą tradycyjną, można by powiedzieć, inwestorów, giełdy no, i tak dalej. Więc to mnie zaciekawiło. Tak, bo to jest o tyle śmieszne, że wiesz, jakby wydaje mi się, że ogólnie że kryptowaluta zmierza w tą stronę, że tak naprawdę za chwileczkę będziemy mieli coś takiego, że będzie ona jakby takim instrumentem finansowym, wręcz nawet, bo to prędzej czy później ta sprawa musi zostać uregulowana przez rządy. W niektórych miejscach już jest uregulowana, w niektórych nie. Ogólnie to chyba zmierza do tego, tak mi się wydaje oczywiście, to jest gdzieś tam moje przekonanie, że zmierza to do tego, że stanie się to instrumentem finansowym powiązanym tak naprawdę z firmą. Bo do tej pory te ICO, wszystkie, które były robione, to gdzieś tam ktoś emitował walutę i ten związek tej waluty z firmą, która ją emitowała lub projektem, który to robił, był taki dosyć umowny tak naprawdę. Powiedzmy sobie szczerze, że ta emitowanie tej waluty dawało kapitał na zrobienie czegoś, ale nie dawało też czegoś takiego, że kupiłeś tą walutę, na przykład, nie wiem, Nitro czy cokolwiek takiego, no więc to nie jest tak do końca powiedziane, że to jest tak bezpośrednio powiązane z wartością firmy. Na przykład, nie wiem, że to w takim razie, jeżeli kupiłem walutę, to jeżeli firmie idzie lepiej, to waluta też będzie szła lepiej, nie? Bo to jest cały czas tak naprawdę taka spekulacja jednak, że skoro firmie idzie lepiej, to walutie też powinno iść lepiej. Ale nie ma takiego bezpośredniego związku, tak jak na przykład jest z ceną akcji, która jest powiązana jakby z pewnym udziałem w firmie i dywidendą na przykład, którą możesz podjąć z tej firmy, czyli już bezpośrednio z jakimiś pieniędzmi, które możesz uzyskać, kiedy firmie idzie dobrze, powiedzmy. Oczywiście to też nie jest tak do końca, wiesz, jakby tak prosto, nie? Tak jak to tłumaczę, ale powiedzmy jakby instrument finansowy, jakim są akcje, jest powiązany jednak z firmą. Tak. Jesteś możesz udziałowcem tej firmy, masz sądu, jakiś wpływ na, tak. Teoretycznie oczywiście na tą firmę, możesz też jakby oczekiwać dywidendy od tej firmy, a jednak ta waluta, która została wyemitowana przy okazji jakiegoś projektu, ona nie jest w żaden sposób powiązana, oprócz tego, że zainwestowałeś te pieniądze w ten projekt, żeby on się udał. Ale on się udał, powiedzmy, i on dalej już nie jest tak naprawdę powiązany z tą walutą do końca. Wiesz, ale wydaje mi się, że tutaj jakby zmierza to w tym kierunku właśnie, że powoli to będzie regulowane i ta waluta będzie też mogła pełnić, mam nadzieję, rolę jakiegoś instrumentu finansowego, który będzie bezpośrednio powiązany z wartością firmy, z dywidendą, może na przykład będziesz mógł otrzymywać, czy coś w tym stylu. Ale albo to są, wiesz, często na razie pewnie teorie. Tak się będzie zdarzać, że okej, ten autor na starcie ma takie dobre intencje i tak dalej i wypuszcza, traktuje to jako udziały, że jak firma urośnie, no to, to będzie też rosło i tak dalej, tylko potem jak już się sukces odniesie, a prawo cię nie zobowiązuje do tego, żeby chociaż wypłacać jakieś tam części zysków, niezysków, prawda, czy zabrania ci wypuszczać... Nawet nie ma mowy nawet o wypłacaniu części zysków, tam nigdy nikt nie mówił, że będzie wypłacał część zysków, tylko raczej będzie twierdził, że ta waluta będzie rosła i tyle. Nie? To jest dosyć taką abstrakcyjną przekłamą. Tak, ani też nie ma zakazu takiego, że firma nagle nie będzie już skupować, że ona nie będzie świadczyć usług za tą walutę, tylko sobie później wypuści drugą, tak? I nie ma takich mocy prawnych do tego, żeby chociaż iść do sądu i powiedzieć, że proszę mnie tutaj wysłać ludzi z karabinami do tej firmy i mają mi świadczyć usługę za tą monetę, którą ja kupiłem. Tak? Nie ma tych regulacji, tak, nie tak. Jest to poparte tymi karabinami rządowymi, co często może nie pomagać. Bo jednak tak, mi się tak, wydaje, zgadzam, że jak jest no. jakiś kodeks drogowy, tak, że wszyscy jeździmy po prawej stronie, to chociaż jest to narzucenie jakieś tam, to jednak jest to bardzo pozytywne narzucenie. Więc teraz tylko pytanie, czy te właśnie emisje tych coinów gdzieś tam w jakimkolwiek kraju, czy to jest tak uregulowane, że te coiny to jest prawnie powiązane tak samo jak akcje, albo w ogóle może gdzieś w jakimś no to kraju... tego to dąży. Tam z tego co wiem, to jakby na Gibraltarze i w Dubaju właśnie dążą do tego, żeby to były instrumenty security, żeby to były powiązane tak jak akcje, nie? Że mogą być tak powiązane, o tak, nie? Aczkolwiek wiesz, no jest to jednak umowa zbiorowa, umówmy się, że tak samo z pieniędzmi, tak naprawdę jest to też jakby pewne założenie grupy ludzi z danego kraju, że ich powiedzmy kawałki bawełny będą z nadrukiem, nie wiem, Narodowego Banku Polskiego będą coś znaczyły. Przecież to są, wiesz, no to jest tak naprawdę kawałek papierku, nie? I teoretycznie, gdyby nie to, że wszyscy wierzymy, że to jest coś warte, to nie jest nic warte, nie?
Tylko że za tym powiedzmy stoi rząd, właśnie stoją pewne regulacje prawne i tak dalej. No i tak samo wydaje mi się, że będzie z Bitcoinami, bo największym na razie jakby taką jakby wiesz, zarzutem w stosunku do Bitcoina to jest, wszyscy mówią, o, bo przecież to nie istnieje, w ogóle tego nie ma. No ale umówmy się, no, tak nasza waluta, jest. Nasze pieniądze to też są kawałki papieru, tego nie ma, nie? To jest gdzieś, to już nie, wiesz, już od dawna nie jest tak, że każdy kawałek papieru, każdy jakby dolar jest zabezpieczony złotem, nie? No. Tak samo jest z Bitcoinem, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, kiedy to wszystko zostanie jakoś tam uregulowane i tyle, no ale, ale na razie jakby jesteśmy w takim etapie trochę dzikiego zachodu i wolnej Amerykanki tak naprawdę, kiedy powstają różne szalone koncepcje i one są wprowadzone w życie, ludzie w nie wierzą lub nie wierzą, niektórzy na tym tracą, niektórzy na tym zyskują, no wiesz, no jest to troszeczkę spekulacja jednak, co by nie mówić, tak samo można powiedzieć, że wiesz, tak samo ludzie grają na Forexie, przewidują, wiesz, ceny walut, nie? No to jest dokładnie tego typu jakby zabawa w tej chwili. Jest spekulacja tak samo jak kiedyś była spekulacja na rynkach dotcomów, tak? Gdzie byle firmy brały po milion, 10 milionów, 100 milionów dolarów z giełdy i tak dalej. Była potężna bańka, tylko pytanie jest, która firma przeżyje to pęknięcie bańki i wtedy właśnie po pęknięciu tej bańki, jak ktoś przeżyje, no to rzeczywiście już zgarnie potężny kawałek tortu. Ale z tego, co ty mówisz, to ty nie idziesz tą drogą wypuszczania emisji swojej waluty, tylko tradycyjnie udziałowcy, inwestorzy, giełda, stąd pozyskujesz kapitał. Tak, w tą stronę chciałbym iść. Tak, nie, no widzę po prostu, że jakby to, wiesz, no jest, i zależy jakby w konflikcie prawnym w tej chwili dosyć jakby w stosunku do Polski tutaj ustawodawstwa, ale z drugiej strony też no jakby, no nie wiem, no wydaje mi się, że trzeba to zrobić jakoś normalnie, nie? O tak, chciałbym przynajmniej. Też mi się wydaje, to jakoś jest tak tradycyjniej, lepiej mam to w głowie poukładane niż jakieś takie nowoczesne, super rzeczy, których mało kto rozumie, bo rozmawiałem niedawno tutaj z człowiekiem, który właśnie wypuszcza te swoje waluty, liczą tam na 17 chyba milionów, żeby zebrać, tylko szczerze po audycji wszedłem do niego na stronę i chciałem kupić trochę tych coinów. Tak, wiesz, może niekoniecznie, żeby zarobić pieniądze, tylko żeby przy następnym naszym spotkaniu móc do niego mówić cześć wspólniku, prawda, i tam pracuj na mnie i tak, wiesz, tak sobie trochę pożartować, żeby po prostu zobaczyć, być w tym. I pół godziny spędziłem na stronie, nie umiałem kupić. Nie umiałem. Nie wiem, czy tak słabo tam wytłumaczyli, co zrobić, tam jakieś Ethereum, nie Ethereum, no ja nie jestem jakiś taki, wiesz, lewak, jeżeli chodzi o komputery, nie? Potem mnie już dzieci zawołały i nie wróciłem do tego, więc przez pół godziny nie potrafiłem, więc to... No nie, no wiesz, no jest to cały czas nowa technologia, nowe rzeczy i no wiesz, no jak wszędzie niestety trzeba powoli, to dopiero jest wdrażane i dopiero za chwilę wydaje mi się, będzie czymś... No dobrze, to będzie, wiesz, tak, wiesz, to do czego wiąże? Chciałem nawiązać do tego, okej, czyli co, ty masz firmę, zbierasz kapitał, masz inwestorów, czyli ludzi, przed którymi odpowiadasz, ale próbujesz uruchomić portal oparty o blockchain, którym de facto społeczność ma zarządzać, a nie ty. No ale jeżeli wziąłeś inwestorów, którzy od ciebie oczekują jakiejś tam działalności i zysków, no to musisz na tej platformie też zarabiać, nie możesz tak to oddać, tak wiesz, tak w świat, czyli de facto tworzysz taką samą platformę jak inną, tylko trochę te bebechy w środku są inne, model oprogramowania jest inny, ale model jest taki tradycyjny. No w pewnym sensie tak, no to wiesz, no nie tutaj, tu nie chodzi o to, żeby zmieniać jakby, wiesz, zupełnie jakby pojmowanie jakby relacji między ludźmi, tylko bardziej jakby to, w jaki sposób tak naprawdę i kto pomiędzy nimi jest, nie, no tak. Czyli bardziej to, wiesz, to nie chodzi o to, że wymyślimy nowy rodzaj uczucia lub nowy język, tylko raczej będziemy starali się dogadać w inny sposób może, tak, nie, a tym samym językiem. Okej, i to mi się podoba, takie realne spojrzenie z lekką dawką czegoś nowoczesnego, że nie jesteś człowiekiem, który tak, wiesz, blockchain, bitcoiny, wiesz, wszystko, nowy paradygmat, wszystko będzie nowe, inne, obalimy wszystko. Nie, spokojnie, fajna technologia, można ją wykorzystać. Więc robimy firmę, wykorzystujemy ją, użytkownik nawet nie musi wiedzieć, że to jest na jakimś blockchainie opartym, bez jakiejś takiej głębszej ideologii, po prostu świadczymy usługi takie, których ludzie potrzebują i być może troszeczkę wydajniej poprzez właśnie to nowe oprogramowanie, no nowy sposób produkcji oprogramowania baz danych, czym de facto jest blockchain.
Tak jest. Tak jest, tak jest. Jakie to proste, nie? Okej, to co? Jak przyszłość wygląda? Kiedy będziemy mogli kupować gry na Twojej platformie? No i nie wiem, bo tego nawet szczerze mówiąc nie za bardzo mogę takie informacje udzielać w tej chwili. Tutaj niestety nic na to nie odpowiem ciekawego. Okej, no to Cię nie będę wypytywał, bo. Przepraszam bardzo, no ale no niestety nie mogę. Nie przepraszaj, nie przepraszaj, po prostu nie możesz takich rzeczy stwarzać. Ale co, za 10 lat, ten sam dzień, o tej samej godzinie się widzimy i opowiadasz, jakie fejle zrobiłeś podczas Oczywiście. wdrażania platformy Przyjemnością. i pierwszy fail oczywiście było, że się tego podjąłeś. Oczywiście, bo zawsze. Najgorzej jest coś zrobić, nie? O, Nie dokładnie. robią błędów tylko ci, którzy nic nie robią. O tak. Dokładnie, dokładnie. Mariuszu, dzięki za rozmowę. Gratuluję, gratuluję sukcesu. Współczuję trochę dalszej drogi, bo to jednak większa męka w większej skali, ale te emocje, które gdzieś tam cię będą kierować, i gdyby że to odniesiesz sukces, to gratuluję ci tego i tak trochę zazdroszczę ci tego, co przed tobą Bardzo będzie. Ci dziękuję również za fajny wywiad. Dzięki wielkie. Dzięki i do zobaczenia niebawem. Wszystkiego dobrego, trzymaj się. Cześć.